Nazywamy się Lampa Tak. Przyjechaliśmy na targi Wzory z lampami fabrycznymi, przemysłowymi, loftowymi, jak kto woli. To, co widać w tle, są to różne gabaryty, różne wielkości, wszystko z odzysku, wszystko oryginalne. Lata 60., 70., czasem 80., przeważnie polski, fajny design. Pochodzą z hal poprzemysłowych, z fabryk, z rozbiórek, na które uczęszczamy. Pozyskujemy też przez znajomych w tym momencie, jakby krąg znajomych wie, czym się zajmujemy, więc pomagają nam w tym. Ceny zaczynają się od 200 zł w górę do 2-2,5 tysiąca. Pojawia się coraz więcej ludzi zajmujących się lampami przemysłowymi. Również widać, trendem jest żarówki ozdobne, tak zwane Edisonowe, które są stylizowane na te pierwsze żarówki. Myślę, że to w połączeniu daje naprawdę fajny efekt. Nasze lampy plus takie żarówki to jest coś naprawdę klimatycznego i wydaje mi się, że właśnie to jest ten trend, który teraz ma miejsce i który teraz ma branie. Na dzisiejszym stanowisku mamy obrazy powstałe metodą Kirie, czyli wycięte w papierze. Ta sztuka japońska jest już obecnie prawie na wymarciu. Znajduje się pod patronatem cesarza Japonii. Powstają obrazy w papierze wycinane skalpelem albo bardzo ostrym nożem, a następnie zaklejane na ozdobnym papierze albo na przezroczystym materiale. Przedział cenowy jest od 20 tak minimum do 100 zł za kartkę A4, jeśli to jest skomplikowany obraz. Reprezentuję pracownię Feld Stories. Zajmujemy się wytwarzaniem designerskich mebli z kulek filcowych. Oferujemy fotele, pufy, taborety oraz różne inne drobne akcesoria, wyposażenie wnętrz, wykonane z naturalnych, 100% kulek filcowych zrobionych z wełny z merynosów. Filc z naturalnej wełny z merynosów. On jest bardzo delikatny, antyalergiczny, przyjemny w dotyku, bardzo trwały, odporny na zabrudzenia, bardzo też dekoracyjny. Samodzielnie filcujemy wełnę, potem ręcznie szyjemy meble, szyjemy tapicerkę, wszystkie tworzymy, całe wszystko dekoracje, zarówno bombki, girlandy, stołki. Ceny są różne, od drobnych artykułów jak bombki, które są od 40-60 zł, przez te poduszki około 500 zł, aż do foteli, które kosztują około 2,5 tysiąca.